No witam z tej strony Jakuza i zapraszam Was do kolejnego odcinka na moim kanale ze Stellaris. To już jest czwarty odcinek. Wszystko działa, nagrywanie jest. Wreszcie sobie mogę pograć. Badaliśmy te anomalie tutaj. O z tej burzy czy coś. Jasiu? Ja bym nie pokazywała. Nie, to co innego. To ja tu zbadałem. Wskazuję co innego. A tam zobaczcie, co jest. Wskutek zniszczeń, jakich dokonała burza elektryczna, zdobyliśmy unikalną wiedzę o tym galaktycznym zjawisku. Studiując astrometeorologię, możemy lepiej się chronić w przyszłości. Ta nowa dziedzina badań może kiedyś zapewnić nam środki do zapanowania nad tymi burzami. Ktoś nowy z badania. A to było hatorzy. Nasi naukowcy wrócili z laboratoriów Ansali i zdrowi, zdobywszy materiały z kamer monitoringu. Na filmach widać związanych i To znam. Co innego to było. Dziwne. A pójdziemy bardziej dalej. Ona ma poziom jaki? Bo bym archeologię badał. Ale stąd tu kogoś potrzebuje. Bo mi naukowcy polecieli sobie gdzieś tutaj na zabawy i sobie tam badają tego typa, kurde. Nie ma sensu, co robicie. To ma większy sens badać. Kolejnego trzeba tu wysłać posłańca. Zrobię sobie jestem zamknięta planeta. Gdzie jest ta planeta? Tak, leć tam. Ja to przejmę, a potem zrobię inne rzeczy. Potem będzie badać anomalię. Piąty poziom ma, więc tej anomalii nie tylko, bo tu mam też archeologię. Tumultum. Wolę zacząć to wcześniej, może archeologia da mi jakiś artefakt. I niektórych archeologii doszły. Więc jakieś dwie chyba mi się wydaje. Jak słyszałem, zaraz badanie tych się skończy i coś dostanę, jakieś technologie. Tam jakieś ma, których jeszcze nie używałem, ale... Co się dzieje? Nie zmarł mi nikt, czy coś? Bo tak, ostatni mi umiera, bo dwóch już umarło. Ja trzeci. A już tu jest. Dostępny, dobra. Tu byś życia tylko. Dobra, jesteś dostępny, to idziesz to robić. Poznawanie gwiazd, ale mam. Dlaczego tak dużo jest, że aż w tym miejscu sprawdzić. Szczątki, uchodźcy. Kontrola populacji, jaką mam. Kontrola populacji pozwala przesiedlać. Na razie tego nie potrzebuję, więc nie będę zmieniał prawa. Potrzebuję towarów, nie mam planety od tego nawet. Ale mogę sobie tutaj postawić. Jeśli ja jestem religijny, to już w ogóle kościoły stawić wszędzie. Daje mi to dość dużo jedności. Nie, znaczy tutaj mi czasami 12, czasami tyle, że nie wiem. Gdzie to jest? Kurde, zaczął nie pamiętam tych budynków. Co potrzebuję? Kolejne miejsce, jakbym musiał. Od prądu chyba mam. Postawiasz. No i decyzje. Mam do powiększenia planety. I to nam daje takie rzeczy jak... No liczby dzielnic 3 dojdą. To nawet może być dobre, przydatne i fajne. Czy dzielnice mieszkalne budować. Żeby to zapełnić do zera, czyli do końca. Tylko może jest zamieszkanie 20% w dół. Ale jestem w stanie to przywołać, bo nie jest takie złe.
bo to jest 100. Ludzie 80, no to nasza rodzinna planeta. Nie czy jak brzmi na gajańsko później, bo to chyba będzie możliwe. To coś się poprawi. Zobaczymy możliwość tam liczby dzielnic. Dodatkowe zasoby. Niech chora przed burzami. Robimy to. No i trzeba czas jakiś poczekać, czy... No użyłem tego i nic nie dało. Clear horizons. We've removed a blocker. No to po co mi daje opcję, która nie działa? Nieważne, zrobię cięcie. Trzeba trochę naprawiać moje błędy poprzednim razem i bardziej pilnować to, co robię. Po pierwsze, mam jakieś tam wydarzenie. Planeta Zederani. W kierunku naszej placówki obserwacyjnej wystrzelono salwę pocisków Ziemia-Kosmos. Stacja została zniszczona, cała załoga zginęła. Zdaje się, że tamtejsza cywilizacja rozwinęła się w zawrotnym tempie, bez wątpienia dzięki działaniom naszego zbuntowanego naukowca. Teraz powinniśmy postrzegać ją jako potencjalne zagrożenie. Przegapiliśmy okazję odsunięcia naukowca od władzy. Opcja to niepokojące. Nie wiem, tego zrobię. Będę musiał w armii uderzeniowo zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie fajnie. A po drugie, już nie zdążę przejąć tej planety, bo już tu budują. Czyli jest źle. 20 planetka już jest nie moja. Ta burza się rozpanoszyła. No nie za fajne rzeczy, tylko że minerały, te żywność, jak i energia. No, tam ta produkcja tych, jakby to powiedzieć, kryształów jest zwiększona trochę. I co ja słyszałem, to oni wyrzucili budynki, które tworzą te kryształy, pyłki, gazy. To ja nie wiem, jak to się powinno robić. Tak słyszałem, ale nie czy tak jest. Co najgorsze, oni są tutaj. Oni są w takim miejscu. Ja muszę tam ich wyjechać. Rozwalić czy coś. Militarni i sotacy jeszcze. Witajcie ponownie. Chyba jesteśmy gotowi do eksploracji kosmosu i chcemy to robić samodzielnie. Oczywiście nie mogliśmy nie zauważyć, jak solidnie wygląda wasza wokół naszej gwiazdy krąży baza gwiezdna. Rozumiemy, że ta baza gwiezdna stanowi podstawę hipotetycznych roszczeń do tego układu. Prosimy jedynie, abyście zrzekli się z tych roszczeń, oddając bazę baza gwiezdna istotom, dla których Zederan od niepamiętnych czasów jest domem. Tak będzie sprawiedliwie. Opcja pierwsza, oczywiście. Tak będzie sprawiedliwie. Opcja druga, to śmiechu warte żądane niedojrzałej cywilizacji. Co tego nie mogę zrobić? Muszę tu przeczytać, te tu literek malutkich. No będę musiał to zrobić. Ale oni będą mnie blokować. Więc ja wjadę tutaj zbrojnie. Zbrojnie jestem taki cechy, no nie wiem, czy będę mógł. No pewnie tak. Jakie głośne. Musimy na tego zrobić pewnie. No i nic nie zrobię, wymyślę coś, czy ich podbić. Nie wiem, czy w ogóle mogę ich wchłonąć. Dlaczego to jest tak głośne? Bo nie wiem, czy mój handel mógł przez ten teren przepływać. Mi się wydaje, że tak to działa, że nie może. Hunter. No, zepsuło mi to. Dlatego coś pomyślę, przeczytam, dlaczego nigdy wojny wypowiedzieć. A coś innego sprawdzałem, zobaczę. No i widzimy się, i szkoda, że tej planety nie mogę mieć. To jest wielka szkoda, że już tam są. Czy to pustynna, jeśli ich przejmę, to będę te planety kolonizować, bo jest fajnie. Coś z burzami, jak widać, się pojawiło. Jakiś rodzaj burzy. Jest gdzieś tutaj, czy co? No to rodzaj burzy, jaki będzie.
mi mówił, tylko kiedy, to ja nie przeczytałem dalej. No tutaj jest ta burza wcześniejsza. Elektryczna, to ja nie wiem, gdzie będzie. Gdzieś tutaj? Te czerwone, tu będzie tu większa szansa na to. Ta mapa jest nieczytelna. No ta mapa jest tak nieczytelna, co tu się dzieje. Że nie wiem. Jest tu szansa, że przejmę to, bo tu nie wygląda, jakby był przyjęty już z kogoś. To przyjmuję w tym momencie. Myślałem, że tego nie przejmę. Niech to zrobię już. Gdzie ta planeta jest? Był drugi sektor. Jesteś tutaj. Decyzje nie. Się zrobił sektor? Tak, na taki duży, fajnie. Zajął najważniejsze planety, jakie powinno zająć. I mamy kolejne fajne miejsce do rozwoju. Więcej minerałów. Jedną rzecz muszę już wam pokazać. Nie wiem, że tu nie działa, bo teraz to działa. Musiałeś tu wytworzyć. Tej kurde, ale mi przerobiło tę planetę. Więcej surowców dostałem. Kurde. Nawet tutaj prawie nic nie spadło. Prawie nic nie spadło. Kurde, fajnie. Więcej energii tu będę miał. Lepiej kolejny policjant niech będzie. Zastąp. Tu będzie od energii wiadomo czego. Po tym kościół nie tylko nie wyjąć stąd. Daje 15 jedności. Jak ja tu zdobywam? Na ile? No 24. Może 35 miesięcy. To nie tak dużo. Więc pozbywanie się to byłoby głupie. Pasmo astralne można zdobywać. Tu jest burza, to co było wcześniej, i tu jest ta, co odkryliśmy przed chwilą. To nie jest nami nas ważna ta burza, co spada, produkuje. I tutaj produkujemy. Żywność tylko produkujemy. Więc mogę sobie dorobić kolejny budynek. To jest głupi, bo na nim mam planetę od stoków, towarów i prędko nie będę miał tego. Pani wybudował to? Ozon jest badany, na razie to nieważne. Dulci przesyła nam dziwne meldunki. Wygląda na to, że ostatnia burza kosmiczna w tym sektorze ujawniła obecność nieznanego statku. Nie posiada on żadnego znaku wywoławczego, w jakiś sposób przemieszczał się przez szalejącą nawałennicę, nie odnosząc żadnych uszkodzeń. Nie odpowiedział na wywołania i zniknął wraz z burzą. Można było wziąć to za błędne wskazanie przyrządów, ale dowody wizualne mówiły same za siebie. Czy właśnie widzieliśmy pokaz działania niezwykle zaawansowanej technologii, a może dzieje się coś bardziej złowieszczego? Z pewnością będziemy wypatrywać i odnotowywać kolejne pojawienia się tej tajemniczej jednostki. Opcja, intrygujące. Dać tę sytuację. Tego dużo się tu porobiło. Wybadaj to, żeby już to było. Tak. O co z tym chodzi, to ja nie wiem. No, nie wiem, samo to mi to chodzi. Pojawiło się, mega dość dziwnego. 17 to żywność. Ale żywność tu nie będzie produkować. Tylko będziemy produkować. To jest dobre miejsce, to mam nadzieję. Zarządcy planet trzeba jeszcze stworzyć.
Najpierw dzielnica. Raz, dwa, trzy. I produkują to. Zarządcy planety trzeba. Dobra, masz. Masz to roboty. Tak, to jest podłączone do tego. Jak przestępczość 4%. Ja nie wiem, o co chodzi, kurde. Może o to chodzi. Policjanci są, ale nie zajmuje miejsca. Policjanta. Dobra, ostatni problem z policjantami jest, a raczej przestępczością. Naprawdę dużo tego tam jest. Z stacji obronną mówi tutaj Stasiak. No, spada mi to, a ja to produkuję. Energii brakuje. Stoków mam na tyle, że mogę ich sprzedawać. Ale nie fajnie nadal jest. To ledwo co daje mi. Naprawdę, ledwo co to mi daje. A wybudowałem kilka budynków. Mamy kolejnego bohatera, fajnie. Ciekawe, czym się tam zajmuje. Tu się nie czytało to. Wojowniczka posiada nowoczesny pancerz i broń. Skanowanie wykazuje, że posiada też wiele biologicznych modyfikacji oraz cybernetycznych ulepszeń. Generał Yun, do usług. Jestem wysłanniczką tajemniczej równowagi. Przysłano mnie, bym broniła potrzebujących i pomogła obalić tyranię. Przyjmijcie moją przysięgę, a mój oręż będzie służył waszej sprawie. Dni armii. To co dalej? Jestem żołnierką, służę pewnemu ideałowi. Mój zakon zajmuje się likwidowaniem ucisku i wyzwalaniem zniewolonych. Przelewamy krew za tę sprawę. Dalej. Wasza cywilizacja ceni równość. Wśród was każdy dzięki własnym zasługom może stać się kimś wielkim. To chyba wystarczający powód. No jest od obrony armii. Ona się nadaje do, jakby to powiedzieć, do tych armii atakującej czy coś. Tej desantowej. Założycielka tajemniczej równowagi, Ishton, propagowała ideę równości. Wolność jest piękna, lecz krucha. Władza nie powinna spoczywać w jednej ręce, jej ciężar należy współdzielić. Mój zakon przysiągł stać na straży tych wartości. Nie biorę i nie. Nie potrzebuję. Co to jest? Nasza załoga na pokładzie statku ISS Melkael donosi, że wrak z Kapele B może być ofiarą nieoczekiwanej magnetycznej burzy słonecznej. Statek zaopatrzeniowy stracił wszystkie systemy podtrzymywania życia i doznał nieodwracalnych uszkodzeń. Następnie dryfował w kosmosie, aż trafił do studni grawitacyjnej globu Kapele B. Na pokładzie nikt nie przeżył. Ładownia statku zawiera za to znaczną ilość minerałów, jednak według kapitana jednostki ISS Melkael konstrukcja uszkodzonego statku... No a co są oddamy im? Nie chcemy skorować tutaj, bo oni są w miarę przyjaźni, ale wiadomo. Ale tutaj są wrodzy. No w miarę wrodzy, oni nad... obniżają nasze... zadowolenie do nich. A oni do nas? Nie wiem. Trzeba tak na wczasu znaleźć dwie stacje obronne, czyli moduły obronne, czy jak to nazwać. Jeden tutaj naukowiec zbada. On ma tam coś do nauki, czyli nie nauki, tylko do archeologii, ale
No kiepsko mu idzie na razie. On ma trzeci poziom. Panie Lucie, szczycie się. Przyjmij to lepiej. A może nie? Tu i tam przylecisz. Tutaj się i tak nie przydasz. I przejmij to. Daj mi jedność. Bo potrzebuję jej trochę więcej. Bo nie produkuje tego aż tyle. Przemysł jeszcze tu nie idzie do góry. No trochę niefajnie. Fascynujące. Dawaj to. Dobra, to. I tak to się toczy. Coś ciekawego możemy teraz zrobić, jak to widać. Po naszym niedawnym przełomie w dziedzinie klonowania naukowcy zabrali z magazynu dna prawdopodobnie wymarłego gatunku kosmity znalezionego w lodowej bryle. Przywrócenie tego tajemniczego organizmu do życia było od dawna marzeniem całego wydziału, a teraz stało się możliwe dzięki cudom nauki. Opcja pierwsza. Dajcie im zielone światło. Oczywiście daj zielone światło. Zdobyliśmy bezcenną wiedzę na temat wyjątkowych układów pogodowych świata Lacus. Poza poszerzeniem naszej wiedzy o pierwiastkach chemicznych, nasze niedawne badania naukowe wpłynęły pozytywnie na produkcję żywności. Opcja to pozytywny wynik. A jak to już się było? Czy na tej to... się walcie, bo ja tu nic ze żywnością nie będę robił. To niestety był to problem z ich zadowoleniem. Aż się zepsuło dość dużo. Ale zaraz wszystko będzie naprawione. Decyzje, wulkan. Coś jeszcze do usunięcia? A wulkan. No wulkan niestety, czas przydać trochę. Był kryzys energetyczny. No bo niestety co chwilę coś tam buduje tutaj. I tego przesadzam chyba. Bo tutaj tylko za dużo tych wbudowane, niepotrzebne. Może bez jednego. Zadowolony jest 78, 55, 4, 5, 40, kiepsko tu jest. Z energią trzeba będzie te sfery, nie sfery daj na te mniejsze. Zapomniałem co się nazywa, Rój Dysona, o. Kolega mu się, kodeks mu się nie nadaje do badania. Tak kiepsko tam idzie, że nie wiem. Tu jest kolega. Tak woda koleżanka. Szkoda, że zginęła, bo ona naprawdę długo żyć może. To plantoid. Naprawdę szkoda, że zginęła. Udało się to. Zobaczymy, co można zrobić z tym stworzeniem. Korzystając z pobranej próbki dna, sklonowaliśmy sporą populację gigantycznych ślimaków. W ciągu kilku tygodni osiągną dojrzałość i będą ważyć do 20 ton. Ponadto rozwinęły prymitywną inteligencję i reagują na proste jednowyrazowe polecenia. Na razie nie wykazują żadnych przejawów brutalności, ale przy podrażnieniu wytwarzają grubą warstwę toksycznego śluzu. Ich zabarwienie również zależy od nastroju.
Zespół badawczy nazwał je azyzjanami z powodu syczącego dźwięku, jaki wydają, porozumiewając się między sobą. Opcja pierwsza, będzie z nich wyśmienita siła robocza. Opcja druga, ich miejsce jest w zoo. Opcja trzecia, mogą się przydać w wojsku. Opcja czwarta, okropieństwo. Pozbądźcie się tego. Natychmiast. Albo do wojska, się wsadzę ich do zoo, to oni uciekną. I zrobią trochę większą masakrę. Do wojska. Najbezpieczniejsze. Jakby mamy to powiedzieć, można było. Rotor laser. To się bardziej przyda. Bo nie wiem dlaczego. Oni mają równą armię do mojej. A ich armia nie wiem, gdzie jest teraz. Mają równo, a armia ich zniknęła. Dziwne, naprawdę. Ktoś tam buffy so do tego, ale... Co armię? Już mam nowe statki. MK. Elkę mogę, ale po co? Nie coś takiego będzie. Proszę, jeszcze jedna tarcza. Nie można, bo generatory. Czyli mogę jeden przynajmniej wybudować. Buduje się jeden. Niestety, ale nie będzie. Wiem, dlaczego mi mają runarię do mojej, kurde. I tak dopiero w posąg polecieli. We grow ever stronger. Technology secured. Badania, fajnie to jest. Terraformowanie. Niech to mają tyle planet, a ja nic z tym nie mogę zrobić. No mało nawet produkuje, kurde. Za mało. Dobra, mam coś nowego. Jak się okazuje, niektóre cząstki elementarne uwalniane przez czarną dziurę w układzie czarna dziura Geltauri to pasma astralne. Oznacza to, że do osobliwości została wciągnięta kiedyś gwiezdna blizna, która jest teraz powoli wyrzucana na zewnątrz. Możliwość taka była dotąd odrzucana przez naukowców. Musi być jakiś sposób na odzyskanie tej blizny i ustabilizowanie przestrzeni w układzie poprzez skierowanie do czarnej dziury pasma astralne w postaci skoncentrowanego strumienia. Nie podejmowanie żadnych kroków pozwoliłoby nam jednak kontynuować pozyskiwanie materiału kosmicznego z dużej odległości. Opcja pierwsza, prześlijcie materię astralną do wnętrza osobliwości. Opcja druga, gromadźcie pasma z bezpiecznej odległości. Gdy pasma astralne znalazły się w osobliwości, doszło do natychmiastowej, gwałtownej reakcji, z wnętrza czarnej dziury zaczęły wydostawać się w ogromnej ilości cząstki pozawymiarowe. Powstała z nich gwiezdna szczelina znajdująca się teraz w studni grawitacyjnej ciała niebieskiego. W jaki sposób została ona w ogóle wciągnięta w głąb osobliwości? Nie. Tego nie wiemy. Możemy teraz jednak przynajmniej sprawdzić, co znajduje się po drugiej stronie. Nie, to co innego. Opcja, fascynujące. Polecieć to i rozwalić? No tak, bo tu jakaś bestia tu była. No nie, jeszcze szkolać się. Róbcie. Dlaczego to armię, bo oni już mi zamknęli granicę, nie wkurzają. No prawdę mnie wkurzają. Ja nie wiem, czy nadal mam silną armię, żeby ich rozwalić. Coś tam to buduje, mogę z nimi walczyć, mogę przegrać przez to.
Niech się ulepszają, dobudują. Ja bym jeszcze tarczę zwiększył. Badania. No co mi się bada? Na razie nie wiem. Mnie wkurzyli ci tutaj. Tutaj nie wiadomo co się dzieje w ogóle. Więc ja mi dobuduję, bo mi się wydaje, że za słabi są. Co najlepsze ten statek bez... Ten statek tej naszej plantoidki nie może działać sam. Nie potrzebuje tam ludzi. To jest dziwne. Można. The fleet has been refitted. Trochę trudna sytuacja. Co tu bym miał zrobić? Zosma 7, załoga statku ISS Nzdulu odkryło a tam podłużne, metalowe pudełko. Sądząc po grupkach dziurek na pięciu jego ściankach, oficer naukowy Yondeen Mid uznał to za coś w rodzaju rozpylacza aerozolu. Wstępne badania zdają się potwierdzać te podejrzenia, gdyż z obiektu wciąż ulatniają się śladowe ilości substancji zapachowych. Nie trzeba. To tak więc wali słuchać. Council agenda ready. Ty jesteś... Wart poziom. Ostatka awansu. Gdzie to badałeś? To tutaj chyba badane było. Badaj to dalej. Masz większą szansę na to teraz. Po tym czwartym awansie. No niech to będzie zadowolenie obywateli. Ale to zaraz będzie tam leciał badać tamto. Najważniejsze to jest to, żeby armię zwiększyć, wywalić ich. Oni lekko są równi. Oni sobie to w kosmos wylecieli. Zgłupie. Że taka cywilizacja może być jeszcze silniejsza. Armia. Kolejny statek. We are being contacted by aliens. Kolejne. Bo skończył to, więc fajnie jest. Toczony przez wrogów. To fajna ta technologia jest, że podczas burzy nie będziemy tracić sił ognia. O, to wybadamy. Co to robi? Centrum. Zostałem z burzami, nie mógł przeczytać. Ale nie będzie wybadane. Centrum uruchamiania statków burz. Space charts updated. To jest mgławica. A co za mgławica? Zobacz, co ona tam dawała.
Nic ciekawego. Research complete. Ile tu miałem stacji do budowy? Może tyle, ile trzeba? Research complete. To wbadane. Nie wpuszczaj czasu. O, to będzie dobre i zaraz zaatakujemy ich. Jak to wezmę? 14 dni, 3 miesięcy. To jest za długo. Ujrzymy to. To chyba było kiedyś badane. Tak jak się spodziewaliśmy, wnętrze znalezionego słonecznego żaglowca jest również archaiczne. Tak, słoneczny żaglowiec, pamiętam to. Nie trzeba pokazywać, uzbroję się bardziej i zaatakuję tamtą armię. Czyli tych tutaj. Nie wiedziałem, gdzie ile mają armię, teraz jej nie ma. Mamy nowego zarządcę, jak tu widzicie. Kosmita nie rusza się. Mam los za przewodnika. Przebyłem długą drogę, by stanąć przed wami. Jestem Ula Star, wyrocznia. Przyjmij to od góry. Niech czyta. Spogląda niewidzącymi oczami. Na jednej z dróg biały płomień rozświetla pustkę. Na drugiej leży żarzący się węgielek. Zmierzycie się z grozą, to będzie wasza zagłada. Ale... wrzeciona losu utkały cieniutką materię nadziei. Ja go wezmę. Nie jest taki zły. To przebadasz. Albo anuluj na razie, bo ja tam technologię badam. A w ogóle ten odcinek powinien być skończony, jest trochę za długi, więc ja w dzisiejszym go pokonać tego tutaj małego typa, co mnie wkurzył. Chociaż zrobicie cię, widzimy się przy nim. Bo jest dość słaby i mogę go teraz podbić, więc zaraz się tam widzimy. No i cześć. Jestem tutaj, czyli... roszczenia na ich stolicę i... powiedzenie wojny. Nie powinni być silni. Mają mniejszą. Jestem głowica przeszkadza. Trudno tutaj widzieć coś w środku. Dużo pyłu i gazu. Fleet engaged. Give them a broadside. Oni niestety mi tu uciekają. Jak niedobrze oni mi wlecieli. Na stację tu mam. No nie jest aż tak silni, aż tak. Jesteś silni, aż tak. Tutaj szanty jakieś śpiewają. Jakby desantowanie na planecie. I wymi desant powinien być. Kurde, akurat musi tam wlecieć. Wykminili, żeby uciec. Zajęci stacją są. Damy radę.
dokonał tych tutaj. Naprawdę tutaj się możecie. Dobudujcie. I potem lecę tam. No powiedzę santować jakoś. Chodzi ile tam mają armii obronnej? Niewiele. Desant. Our landing party has reached enemy shores. Mój w miarę dobrze to chyba zrobione. Nie będą mi tam blokować mojego przejazdu. Drink up, my loyal crew. I co zresztą? Teraz tu mógłbym się... Oni tu żadnych planet nie mają. Ja po prostu mogę przejąć ich. Osiągnij wojny, cel. Uciekajcie. Ja się zgodzę na ten koniec wojny, bo wygrałem i tak. Laboratoria. I jeszcze jedna ważna rzecz. Pyłki. Przepyłek mam jeden. Czyli gaz. Egzotyczny gaz. No i na swojej stacji budowałem coś takiego. To produkuje jakiś gaz. 4, bardzo do tego, bo na planecie też mam, mogę sobie produkować też 6 pyłków, czyli gazu, tam z pyłkami. Na tym etapie dalszy opór byłby nierozważny. Ogłaszamy bezwarunkową kapitulację. Opcja, przyjmujemy waszą kapitulację. Nie ma ich. Mam ich planetę, nie będą mi bruździć. I mój handel. Mój biedny handel, co z nim zrobiliście? A mój prowadzić wolny handel. Tak. To jest bliżej. To jest bliżej, niech tutaj leci. I jeszcze jedna rzecz, którą... Tutaj przypadkiem kliknąłem, kurde. No coś takiego. Chciałem przesiedlenia, w razie kontrolowanie przesiedleń i kurde, i nie wyszło. Gdzieś tutaj muszę poszukać, bo naprawdę. Jakby teren był większy, to byłoby łatwiej. Więc sprawdzimy jeszcze tą nową planetę. Trzeba to mam włączone wyjść z tego. Nowa planeta. Niestety tak niefajnie zrobiona. Kurde, oko mnie swędzi. Czyli szczypie, trzeba wytrzeć. Tak co? I co to zrobi na tej planecie? Ja już się tym samym zajmę, więc widzimy się w następnym odcinku. I następny odcinek zobaczy, co będziemy robić, bo na razie nie wiem, co będziemy robić. Więc do następnego, hej, cześć, pa!